Drogi okularniku, czy ty dobrze czyścisz swoje okulary? Jak zrobić to tak, aby nie zniszczyć szkieł czy oprawki? Pierwszy sposób możemy wykorzystać wtedy, kiedy mamy dostęp do bieżącej wody. Przy użyciu letniej wody oraz mydła bądź płynu do mycia naczyń warto umyć całe okulary. Nie tylko szkła, ale również oprawę, noski czy zauszniki. Ważne, aby detergenty pozbawione były balsamów, bo one zostawiają smugi, i bez kwasu cytrynowego, który może poniszczyć oprawę. Po umyciu pamiętaj, żeby dobrze spłukać okulary. Następnie pozostaw je do odsączenia na ręczniku papierowym. Możesz go wykorzystać, aby dodatkowo delikatnie podotykać oprawę i szkła. Pamiętaj jednak, aby nie robić tego bardzo mocno, gdyż papier może zarysować Twoje soczewki okularowe. Jeśli pozostały jakieś drobne smugi czy kropki, całość wykończ ściereczką z mikrofibry. Wariant numer 2 dotyczy sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do bieżącej wody. Warto nanieść wtedy specyfik, który można zakupić w salonie optycznym. Służy on do czyszczenia okularów i wytrzeć go dokładnie ściereczką z mikrofibry. Pamiętajcie, by tego typu produkty kupować w salonach optycznych, a nie w marketach. Pamiętajcie również o tym, że umyć trzeba całe okulary, łącznie z oprawą, noskami i zausznikami. Kiedy myjecie okulary zgodnie z opcją numer 1 i 2, a Wasze oprawki i szkła nadal się marzą, pamiętajcie o czymś takim jak serwis okularowy. Salon optyczny ma specjalne urządzenia, które dokładnie umyją Wasze okulary, wyciągając z nich zabrudzenia, które ukryły się w ich zakamarkach. I oto możecie cieszyć się super czystymi okularami. Warto wtedy, abyście wymienili ściereczki z mikrofibry w domu na nowe albo je wyprali, również ręcznie, płynem albo mydłem.